Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Metro Exodus. Słuchajcie, dzisiaj bieda normalnie, bo mam bardzo mało ammo, całe 8 sztuk i 2 bełty, plus 7 bełtów wybuchowych, czy tam podpalających, nieważne. Także straszna lipa. Mamy tutaj młynarzowi pomóc. Także nie wiem, jak to będzie, słuchajcie. Lepiej, żebym jakieś ammo miał jeszcze gdzieś tutaj, bo naprawdę będzie lipa. Ale na chwilę obecną bieda. Смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. No i przez to, że nie mogę sobie nawet wytworzyć tego amu. Miałem trochę kulek tych stalowych. No ale je sobie tam rozebrałem. Bo i tak nic nie mam na kulki. Także no, liczę na to, że gdzieś tutaj będą jakieś dead bodies leżeć, żołnierzy. I będę mógł sobie pozbierać tego amu, bo tak to nie widzę. O, to dobrze brzmi. Nowa notatka. O, patrzcie, nie zebrałem poprzednich. Kurczę, blaszka. Dowódca jednostki szybkiego reagowania speckomu, podpułownik Chlebnikow. Chlebnikow. Muszę sobie to przeczytać. Mniejsza z tym. Ja potrzebuję ammo. No to powiem, że nie za wiele tutaj jest, halo. Chyba, że tu jeszcze coś będzie. Powiem tak. Szał to tu nie robi. A kurde, oczywiście jakieś kulki, nie kulki. Wszystko, co nie jest zbytnio potrzebne. Nie wiem. No bo w sumie... Czekaj, mój nóż. No bo widzicie, nie mogę nawet wytworzyć, nie mogę bełt sobie co najwyżej. Nie, wytwórz. 4 bełty, no tutaj nic więcej. Apteczki też na razie nie jednej. Oj, ciemno to widzę, ciemno. Ciemniusio. Wow. Tak, po idei, jeśli pójdziemy prosto, wyjdziemy w wentylacyjny tunel, a оттуда w sąsiedni, путевой. To dawaj. Wow. Aha, myślałem, że ten. Ale bym go spalił. Aż to takoj. Co za dzieciak? Kurwa! Aaaa!
Czemu ja się zapaliłem w ogóle? Czyżbym coś rzucił? Fuck. Wzięli. Shit, w genialnym miejscu widzę zapis się zrobił. Tu nic nie było, nie? No nie, tu nie mieliśmy żadnego amu, nie. Jeps. Dobra. Tu nie było w zasadzie chyba nic. Też nie. Które tutaj było to. To ustrojstwo. Więc jakieś tam amu zdobyłem. O, jest 13 sztuk, dobra, spoko. Dwadzieścia jeden amo. Te całe... ogólnie amo, nie? To są takie bardzo... podobne do strzelby, nie? Do amunicji do strzelby. Dawaj szybciej, tutaj zjeba. Co to такой? Tam młynarz w ogóle przyszedł? Dawaj, 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 dawaj. W sumie coś... Czy ja sobie tutaj rzuciłem przypadkiem ten... Mołotowa. Co tam? Czemu w ogóle ucieka ten dzieciak? Haj to z buta dokładnie. Gdzie on kurka jest? Co? Nic nie było. Co jest to? Jak ja mam tu wyjść? Halo? Czyżbym musiał poszukać innego wejścia? No to chyba wygląda. O! O! A jednak nie. Stojać! Kuda poszło? Popał się. Ty czego ubiegał? No czego молчisz, soldat? Zawód-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения «Осколок». А больше я вам ничего не скажу. О, нога отварта. Значит так, рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из Оском! Вы что, не с ними? Ну не. С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству.
Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. No, dobra. O, skubaniec. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка? Чтобы курда нормальнее. Дало się tu zaraz. Ale znowu, żeby nas tu nie zaatakowało. Ile mam? 27 sztuk ammo. I 7 tych bełtów. Nawet jest nieźle. O kurwa. Dawaj, strzelaj ty, bo ty masz więcej ammo. Kurwa, wiedziałem, że na mnie będzie leciał. Zasraniec jeden. Jeszcze gdzieś idą. Idą, no. Płoń, suko tam. Kurwa, nie chcę tracić nie wiadomo ile ammo. Bo to jest głupie tracenie ammo na takich. Żrej tam. Нравится, твари. Dobra. Dobra, powiem wam tak. Nie straciłem dużo ammo, mam 16. Całe 5 sztuk, 21 tam miałem chyba, nie? Całe 5 sztuk, no bo już poszło. Nie jest źle, nie jest źle. Нельзя было его от себя отпускать. Там есть. Живой! Пяток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто! Подождите секунду, я ворот открою. O, chyba będzie bezpieczny tutaj. Ja was za mieciężników сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. Gładko mu to idzie, takie otwieranie w sumie, poniekąd dla dzieciaka raczej ciężkich drzwi. Ale może tu będą mieć jakieś ammo. Riviet. Wow, mają roślinki. Ujutno u was tu. A gdzie wsie? Ojciec na zadanie ušel, a больше нет никого. После войны никого не осталось. Jak to, z ojcem jest tylko? Serio? Ничего себе. Он? Я
ядерную войну город пережил, а вот гражданскую... Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был, как у богачей. Так и стоп. Выжили. Артем, смотри, спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алешей потерялись. Откуда это у вас рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попадания и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артем, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник, слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Okay. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артем в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабела, что... Аврора, повторите. Прием. Аврора, как слышите? Прием. Черт. Опять помехи. Артур, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе за машиной. Подождите! Без антирада на улицу нельзя! Осталось 3 ампулы! Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что я надо. Się могę przygotować, no fajnie, кстати, tylko żeby... Хочешь, бери рельсу мою. Тебе она, у курка было бери. Jakieś amo, to by było rewelacyjnie. Только про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Patrzmy, czy coś... Ja kurde, ale jak na miesiąc sam wyruszył, to jakiś garnek dupy, czy co to jest? O, holy crap. To jest. Coś takie widać chyba... rundu twórcze. Tego nie mam ammo, więc teoretycznie można by to zamienić. Uuuu. A dobra, to mi tylko bełtawkę zamienia. Bo tu mam więcej kulek, nie? Niż tam bełty, to bełty. Może to być dobre. Co tutaj sobie możemy przygotować? Teraz możemy sobie zrobić ammo. Śruty. Boję do karabinu, amunicję do pistoletu. Tego nie będziemy potrzebować w zasadzie, bo nie mamy czegoś takiego. Śród, nie? Śród. Kulki mamy tu. Te bełty możemy rozebrać. Bo i tak nie mam już bełtownicy. Dobra. Robimy sobie... Dobra. I tego nie potrzebujemy chyba. Kiedy dobrze kminie. My tu mamy, aha, to
Aha, bo to jest ta broń. Dobra. To sobie muszę chyba przyznać, że... będziemy mieć tego trochę tego amo. No i to jest git. To jest git, słuchajcie teraz. Tutaj się doposażymy. Pięknie, 45, 45 i 6. Nieźle, nieźle muszę przyznać. No i tutaj mamy, żeby wyruszyć. Więc klikniemy, bo sobie dam się pewnie zapis. No, z Bogiem. Pomnij, ради чего my все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед. Lak by to. Dobra, i tutaj. O, jest zapisywanie. Zapisywanie. A, jest elegancko. Dobra. No i tutaj sobie dzisiaj zakończymy. Jakie standardowo. Zrobić jakieś 20-minutowe odcinki, tak żeby z metrem, słuchajcie, wyrobić się do końca miesiąca. A chciałbym teraz w tym tygodniu powrzucać też trochę częściej tego metro, więc myślę, że z końcem miesiąca metro zakończymy. Tymczasem słuchajcie, dzięki dzisiaj za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, na razie, hej hej.